czy nie ma balsamu, czy nie ma lekarza, dlaczego nie zabliźnia się rana? Księga Jeremiasza, 8 rozdział, 22 werset. Co mają ze sobą wspólnego oparzenie, upadek, zrusztowania, udar, ciężki wypadek samochodowy lub przedawkowanie leków? Są to wypadki, które rozgrzewają nasze głowy i które rozgrywają się w danym miejscu. Niespodziewanie i po których zostaje wybrany numer 112, na przykład w kraju takim jak Polska. Czy za dnia, czy w nocy, czy to mężczyzna, czy kobieta lub dziecko, starszy czy młody. Gdy zostaje wybrany numer 112, w pośpiechu wyjeżdża karetka z doświadczonymi ratownikami i potrzebnymi do ratowania życia instrumentami i lekarstwami. W przypadku tych wszystkich wypadków, nawet jeśli się bardzo od siebie różnią, istnieje ten sam numer ratunkowy, mianowicie 112. Również uboga jest taka centrala telefoniczna. Tak, uboga, czyli Bóg, udostępnił ludziom taki, jak gdyby, numer gorący. Bóg mówi: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz i ja, Pan, twój lekarz. Tak mówi Psalm 50, rozdział, 50 Psalm, werset 15 i druga Mojżeszowa, 15, rozdział 26, werset. Kto woła do Boga, znalazłszy się w biedzie, może liczyć na ratującą życie pomoc. Zostaną mu przebaczone wszystkie grzechy i będzie obmyty z wszelkiej niesprawiedliwości, bo tak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Nie jest już zgubiony, lecz otrzyma nowe, wieczne życie, o czym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Otrzyma nowe, czyste serce i nowego ducha, o czym mówi Psalm 51, werset 12 oraz Ezechiel 36, rozdział 26, werset. Widzimy w tych dwóch sprawach wiele wspólnego, lecz jest jedna znacząca różnica. Numer 112 można wybrać tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Natomiast do Boga każdy człowiek może zwrócić się z każdego powodu. W każdym czasie i w każdej sytuacji. Bóg jest zawsze osiągalny i z miłością troszczy się o każdego, kto do Niego woła. Czy w radości, czy w cierpieniu, w samotności lub w żałobie. Każdy może do Niego przyjść w modlitwie, z Nim rozmawiać i wylać przed Nim całe swoje serce. Dlatego wołaj do Boga, wołaj do Niego dzisiaj.